Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, jak tutaj są power? Wygląda to, że zapasowy generator zasila co innego? Generator chodzi. Chodzi. Rozumiem, że windę pewnie zasila. No właśnie, to było to przejście, gdzie nie mogliśmy się dostać, pamiętacie? Dokładnie, to było tu. Tylko naprawdę to jest też dziwne, że ja coś takiego ominąłem. O, i tutaj jest czas przejście. Nie chcę sforsować go, ej. To tak, my zaraz umrzemy z głodu. Użyjmy Short Circuit, bo oczywiście mam tego spela. Potrzebujemy koleżanki Abel. Jesteśmy w tunelu szóstym. I on prowadzi scenę Old Townu. Czy ty kurde blaszka? Co to kryje? Beczka wydaje się ciężka. Korek jest otwarty. Powąchaj. Zapach jest zdziełczały. Nie mam pojęcia, na czym bazuje ten płyn. Właśnie, na czym bazuje ten płyn? Tu nic nie ma. Trochę się boję, powiem wam szczerze, że zaraz spotkamy jakiegoś moba, chociaż no, to jest szósty w ogóle. Szósty tunel. Wydawało mi się, że coś tam było w oddali, ale nie. Zapewne zaraz biegając, tak jak porąbany, na coś wpadnę. Jezu, nie chcę tego robić w ten sposób. O, jak ty przed drzwiami nie możesz uciec, to ja ci życzę powodzenia. To cyrkot. No zarobiście. Dobra, broomstick kolejny. Pipe wrench. Niestety nic większy, co więcej nie ma oprócz gazolin. Ale w sumie nie jest źle. Zawsze gazolin się przydaje. Coś gra. Coś tam sobie gra. Mogę to otworzyć? Drzwi wydają się otwierać tylko z innej strony. Ciekawe. Wygląda to na farbę. Nie do użycia przez ciebie tutaj. To też, to też. Tam jest jeszcze jakieś zejście w dół. Może już tu jesteśmy, to zobaczmy. Tam w ogóle też było przejście do kanałów, prawda? Oj, tu w ogóle też są kanały. O. Kolejny gazolin kanister. Nic tu nie ma, tylko gazolin. No i są sewersy. Są kanały, są ścieki. Mamy klucz podobno. Też użyć tego, King chce. No i właśnie, mamy kanały. Pytanie, czy kanały są bezpieczniejsze od chodzenia, tak wiecie, po podwórze. Na zewnątrz, bo jeżeli na przykład... Jeżeli jest tutaj mniej mobów na serwersach, oczywiście bardziej się opłaca. Laceration. Pressure plate. O. No nie chcę sforsować drzwi. W ogóle muszę chyba w końcu coś zjeść. Tak, 12%. Myślę, że to już jest odpowiednia chwila. Meat pie. O, i 100%. Short circuit. Będę używał teraz naszych pieniążków. Death mask. Ja miałem death mask? Miałem death mask. Otwarte. Zrobiliśmy sobie fajne przejście. Broomstick, świetnie. To było worth. To było worth. Dobra, no i to jest już przejście z drugiej strony, czyli zostają nam sewersy do zwiedzenia. Myślę, że sobie zapiszemy zaraz jeszcze grę, ale to już bliżej sewersów. I zastanawiam się też, czy nie byłoby dobrym pomysłem jednak się wrócić do naszej Moonless, która tam sobie siedzi w trawie. I wziąć kolejne książki zapisu.
Może to nie jest głupie. Może to nie jest głupie. Dobra. Zrobimy sobie zapis tutaj. Chciałoby być pewnymi twojego bezpieczeństwa. Kurde, naprawdę ta gra jest świetna. Tak dawno mi się dobrze w nią nie grało, jak teraz. Idziemy. Kanały. Wiem, że tu będzie przejście. Bo tu były skrzynki. Light blue vial. I po lewej też jest skrzynka. Ale to oznacza, że możemy bez problemu kanałami dotrzeć do kolejnego... bunkra. Fine mold dress. Jest Childman. Aha, co jest to? Tak średnio, proszę. To tak, tutaj przez Seversy już nie przejdziemy. Zostaje nam teraz wschód. Oby nie było żadnych szczurów ani z tych rzeczy, proszę. Niech te Seversy będą w miarę bezpieczne. Aha, już miałeś bezpieczne Seversy? Coś tu już jest. Nie wiem gdzie. Aha, babuszka. Tam była babucia. Czyli może być nieciekawy. Glass vial. Tędy nie przyjdziemy niestety. Piwko, pepilsy. Świetnie. Nie powiem, trochę się boję tędy łazić. To jest skrzynia. Dobra. Sickle. To jest sierp. Pamiętam. Nauczyłem się grając Fear and Hunger dwa termina, że sickle to jest sierp. Ale tam nawet nie ma do niej przejścia. To jest chyba tylko po to, żeby postraszyć trochę ludzi. O, kolejne przejście. Użyjmy lockpicka. Wydaje mi się, że to jest przejście do kolejnego bunkra. Tak. To jest przejście do tunelu piątego. Nie rozumiem, że wyjdziemy koło train station. No to również to zwiedzimy. Bo pytanie, czy teraz jak użyliśmy generatora, to użyliśmy go wszędzie? Pamiętam jeszcze o tej windzie, spokojnie. To też nie musicie martwić. Że o czymś zapomnę. Czy na pewno o czymś zapomnę? To nie jest tak, że ja będę o wszystkim pamiętał, ale... Ale to jest takie dosyć oczywiste. Broomstick. Nie wiem, do czego się przyda, ale... Tak jak inne rzeczy, wydaje mi się, że jest to istotne. No właśnie, to było tu. To było tutaj. To jest piąty tunel. Liczę na to, że gdzieś tutaj może być generator. No, to jest to przejście, okej. Tak jak i tam był generator, tak i tu może być generator, który pozwoli nam... Ale tu chyba... Właśnie, pytanie, czy tutaj było... coś do przejścia, w sensie takie zamknięte drzwi czy coś? Chyba były. Ale Shiro nie pamięta. Babcia Shiro nie pamięta. To jest tylko i wyłącznie wyjście. Czyli nie było. Czyli nie było, nie musimy się martwić. Może to i lepiej. No ale to oznacza, że te kanały nam w sumie nic nie dały. Zostaje nam tylko jeszcze winda. Zostaje nam jeszcze tylko i wyłącznie winda. W takim razie nie wiem, gdzie są te zwłoki, o których mówiliście. Nie mam pojęcia, o które zwłoki wam chodziło. No i tu już przejścia nie ma. Tu już przejście nie ma, czyli wracamy do głównego wejścia tu. Raz, dwa i tu już nie ma przejścia, okej. Okay. Przejść też tak nie mogę. No to kanały jednak nie były jakieś super hiper. Na pewno nie były długie. To jest pewne. No chyba, że zaraz jakieś surprise'a dostanę i tu mi coś wyskoczy na mordę, ale... No mam nadzieję, że gra mi tego nie zrobi.
Mam nadzieję, że gra mi tego nie zrobi. Chociaż dawno save'a nie robiłem tak samo, więc... Więc też byłoby to przykre. Też byłoby to przykre. Czy z tego mogę coś brać? Nie. To już szczelnie zamknięte. Zaraz sobie zrobimy save. Tak na zaś, na wszelki wypadek. Tutaj była ta nagroda, okej. Na pewno będę chciał zjechać windą w dół. Dawaj, dawaj. To było tu. Dobra, generator jest. Zróbmy sobie saveik. Zróbmy sobie saveik. Odpiszemy nawet, a tam i tam. I winda. Winda była gdzieś tutaj, prawda? Tak, jest. Dobra, idź na dół. O kurde. Wyciąłem mikrofon, przepraszam. What? Czujesz, jakby ściany na ciebie napierały. Rana poszła w prawo, no to my idziemy w lewo. Soulblade. Zrobimy spięcie. Widzę trochę rzeczy. O, trochę amunicji. Tu trochę ammo jest. Ration. Dobra. Nawet teraz bez tego zrobimy. Będę ci udało. Plank shield. No to bez rewelacji. I teraz pytanie, czy ja chcę iść tak na żywioł. Nie chcę. Mówcie, co chcecie. Ja tu sejwuję jak pojebany. Ale to jest nierozłączna część naszej rozgrywki tutaj. I oczywiście robimy equip. Miałem jakieś ammo tutaj. Mam. Mam. Ale nie ma tutaj... Powera. Kim była ta dziewczynka? Czy ona mi kogoś przypomina? O, tutaj jest ciało. O tym mówiliście. Soldier's daughter and Eagle Brass Key. Ciężko jest zrozumieć przyczynę śmierci. Nie ma tutaj żadnej psychicznej traumy. Być może był to atak serca lub jakiegoś trucizny czy coś. Use necromancy. No i zarąbiście. Dobra, jak go nazwiemy? Jak go nazwiemy? Kto tam się jeszcze najbardziej ostatnio w komentarzach udziela? Kto się w komentarzach udziela tak ładnie i pięknie? No widzę jakieś powiadomienia. Ktonsens, no ale to Ktonsens już mamy. Kto następny jest świetnym komentatorem tutaj? Zobaczmy. Komentarze. Komentarze. Wilk Gutlaw. Dobra, nie no, ja już wiem kto. Aleksandrax. Aleksandrax, ty dzisiaj będziesz naszym gulem. Bez urazy. Będzie po prostu Aleksandra. No to damy ci z dużej litery nawet, co mi tam, z wielkiej. Aleksandra. Nie zrobiłem żadnej głupoty litrówki, Aleksandra nie. Będziesz naszą Aleksandrą. Przez 2S napisałem, Boże. Nie. Mówcie co chcecie. Aleksandra X musi być. Przynajmniej. Nasza Aleksandra tutaj była na streamie. Ładnie się wypowiadała. To musi być. Musi być. Nawet już lecę bez broni. Zaoszczędzę trochę. Nie zauważyłem tego. Search. Investigate i use necromancy. Aleksandra X. Aleksandra X. Tu nie ma X-a. Aleksandra.
No dobrze jest. Aleksander X. Dobra. Ale nie, no, ona miała z małych. Dobra, to jak się mieści X, to będzie Aleksandra X. Albo X to jest kliknięcie, dobra. Mogę jeszcze? 2, 1... Nie, 2, 7. 2, nie, dobra. Aha, dobra, nie da się. Bo X był po spacji. Dobra. Aleksandra X, nie wiem czemu, ale X robi spację. Okej, okay. Niech będzie. Dobra. Mamy kolejnego gula. Gula kanałowego. Tu jest przejście jeszcze, z tego co widzę. I kolejny circle. Kolejny circle. Man in Dreams Flyer, okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest imperfect circle. Termina circles. I to są, to jest perfekcyjny czy imperfection circles? A to jest już kurwa wpisany, Boże okrąg, jaki jestem durny czasem. Nie wiem czemu ja tak robię. Nie zauważyłem tego. Dobra, ale coś tutaj jeszcze było. Komputer, właśnie. Połącz się z teleskoskopem do bramki teleskoskopu. Jaka to jest w ogóle stacja? Teleskoskop jest ustawiony teraz na włączony. Czyli jeden już mamy włączony, ok. Żeby sobie nie narobić roboty, jeżeli umrzemy, to oczywiście zapiszemy. Bo przecież to jestem ja. I idziemy. Może Golden Gate w końcu znajdziemy. Chciałem zobaczyć, co to jest. W końcu wzięliśmy sobie ten spell, nie? W końcu go sobie wzięliśmy. I zobaczcie, że tu też jest to przedstawione. To jest po prostu inna rzeczywistość. Nie masz pojęcia, na co patrzysz. Cokolwiek to jest, po prostu pulsuje nieregularnie. Ciekawe. No zobaczcie, że... No, koleżkowie tutaj są. Rabdofobia. Nie wiem, co to kurde jest. Spróbuję z nimi zwalczyć, bo nie pamiętam, na jakiej zasadzie działały ataki. Jeżeli jest tobie jakaś ludzkość, pozwól mi do niej przemówić. Twoje błagania nie mają żadnego skutku. Może nigdy nie było w nim ludzkości. Torso czy MOV 2? Torso. Weak. Miss? 28. I straciłem rękę, kurwa. Nie wiem, czy nie było lepiej. Już nie mam rączki, nie? Ale mogę do tego do Sworda. No dobra, ale tylko teraz nie wiem, czy to tak zadziałało, jak powinno. Zobaczmy, czy ja go tym swordem przypadkowo na hita nie pierdolnę. Zobaczmy. Nic nie szkodzi. To jest flower, tylko gorszej temy. No taka kara, można powiedzieć. Za dalej pulsuje. Dobra. I w torso. 510. Niestety nie. Miss. 50. Aleksandra straciła swoją nogę i krwawi mocno. No nie. Kurde. Ola, ale ty nie jesteś wolniejsza. Nie jesteś. Dobra. No to... Hanna, jesteś bez nogi. Kochana, jesteś bez nogi, przepraszam cię za to. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, jak będziemy mieć jakieś Sylwana czy coś, to wręczył ci tę nogę.
W razie czego ci tą nogę od... rośniemy, że tak powiem. Dobra, rontal hair. Będzie was więcej? Będzie. Będzie was więcej, tutaj nie ma nic. To cały czas z nimi będziemy walczyć. Skills. Wrench toss. Pamiętam, ile to DPS-a dawało. No, mogłem rzucić nawet. 589. Zostaw Aleksandrę! No i chuj, muszę od początku. Czemu ty bez głowy działasz? Czemu ty działasz bez głowy? Tak mi zrobiłaś Aleksandrę. Ale zobaczcie, że... teraz tak niezbyt. Jeżeli chodzi o te DPS-y. Using swing. O kurwa. No to to było mocne. To było mocne. Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Zastanawiam się, jak mogę sobie zwiększyć w jakiś sposób DPS-y. Mam mitpaj, dobra. Wróciły lepsze przedmioty i papryka. Items. Glass vial, yellow vial. To nic nie daje, pepki sobie speeda. Czy mamy coś tutaj DPS-a? No niezbyt. Właśnie, a może w końcu? Może w końcu? Date, MDF. Może w końcu byśmy sobie coś narysowali, nie? Bo ogólnie, jeżeli chodzi o te znaki kredowe... wiecie, sigils. Termina sigils. Efekty. Nie mam tego tutaj. Szkoda. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o to, no to mamy tutaj coś takiego jak na przykład skin Grogorota. Tu jest napisane, że... jest napisane, że... mark Grogorota zwiększa fizyczną siłę jego nosiciela. No właśnie. Ja bym sobie to zrobił. Fizyczną siłę bym sobie wyrysował. W szczególności, że mamy taki spell. Było tu, to było tu, nie. To było tu skills. Mamy engrave przecież, nie? I to był ten sigil. Bro, carving is done. Mamy teraz w teorii większą siłę. Ja mogę jeszcze raz ten engrave użyć? Ja mu też mogę. Okej. Okej. Gdzie to jest ten engrave? Engrave. Mam jeszcze engrave termina. Termina skills. Engrave. Grogorow zwiększa DPS plus 4, Sylvan zwiększa protekcję plus 3, RR plus 25 minda. Winuszka daje magiczny atak plus 4, Almer daje protection, physical protection plus 3 i God of Fear and Hunger daje agility plus 5. Kurwa, i teraz nie wiem, czy to agility nie byłoby lepsze. No i nie wiem, czy teraz nie będę cofał. Zobaczymy, no. Zobaczymy. Być może to jest lepsze. Być może to jest lepsze, naprawdę. 250. Remis.
Nie no. Jednak chyba biorę tamto. Mówiliście, żeby inwestować w Agility, że to jest dosyć mocne. Jest to swojego rodzaju game changer. Więc zróbmy to w ten sposób, że użyjemy faktycznie skillsów. Użyjemy najpierw Engrave na naszej Aleksandrze. Zwiększymy jej siłę. Bo faktycznie ona ma tej siły mało. Użyjemy znów Engrave i zwiększymy sobie na Dark Marinie Sigil Firenhanger. To jest chyba ten. Tak? Kurwa, nie pamiętam. God of Fear and Hunger Sigil. To M-ka, tak? Kurde, nie jestem pewny. To chyba tak. Equipment 15 agility. A co jeżeli sobie zrobię Engrave jeszcze raz? To już ma sigil, okej. Okay. Próbuję sobie dodać jeszcze red pilsy, znaczy pep pilsy. I zobaczymy, czy to się w jakiś sposób skombuje. Tu są pep pilsy. Just. Mamy zwiększony speed. Być może to wcale nie będzie złe. Na przykład będziemy mieć dwa ataki na koniec tury. Ale to nic mi nie da w sumie. Dostaliśmy ekstra turna, tak. Ale to jest chyba tylko na jedną walkę, ej, to dupa. Faktiko. Dobra, na razie go zostawiam. Będę sobie łby obcinał rajczek za chwilę. Zastanawiam się, czy na przykład nie lepiej byłoby użyć itemu. Na przykład nie użyć Glass Sharda. Tylko to jest mow. To ma sens. No właśnie niezbyt. Próbmy skills. Wręcz to. Zobaczymy, czy wręcz to działa na zwiększenie DPS-a. 750. No niby tak, no tylko czemu nasze bebziki... No jest cionogę. Ola nasza. Za stówę? Co jest do cholery? To jest taki mocny teraz w jednej chwili. Ja straciłem rękę? Czemu on mi wytrącił miecz, przepraszam bardzo? Wiem. Again. Dobra, ja wam to przyspieszę, bo to jest bez sensu. Ja zrobię te dwie walki w rejczek do zbrodni. Okej, moi drodzy. Wyszło tak, że jednak użyłem broni palnej. No to są trzy pociski, jakby nie patrzeć na jedną sztukę. Ale naprawdę znacznie to usprawnia cały ten progres tutaj. Ja myślę, że nie ma co na nich oszczędzać, bo oni naprawdę mają ciężkie te ataki, żeby cokolwiek tutaj z nimi ugrać. Jakby nie patrzeć, dwa cięte, mocne, no to jest coś, co może nam przeszkodzić w dalszej rozgrywce, dlatego wolałem po prostu już nie ryzykować. W ogóle, ile ja mam minut filmu? Nawet nie zauważyłem tego. Po 29 pewnie. Chyba. No i tak, te sigile z nami zostają na razie. Przynajmniej tak na razie stwierdziłem, że będzie lepiej. Że będzie lepiej, że to tak zostanie. Dobra, tak, 29 minut plus, no dobra. 15
15 minut jeszcze z filmu tego. 15 minut odcineczka zostało. Okej, więc tak, zapisujemy sobie to, bo ten progres mnie tutaj tak raczej satysfakcjonuje. Takie zabicie ich. Mam nadzieję, że ich więcej już nie będzie tutaj, kurde, ale może ich być więcej. Może ich być więcej. Naprawdę nie wiem, gdzie my teraz podążamy. Tu jest chyba jakieś przejście. Mam nadzieję, że znajdziemy też Golden Gate, żeby zobaczyć w końcu, na czym to polega. My się chyba zbliżamy. Albo mi się wydaje, albo mi się zbliżamy do tego naszego przyjaciela. Kurwa, kolejny. Kurde! Nie no, nie może tak być. Ja zaraz stopam. Nie podoba mi się to, co się tu stało. Nie podoba mi się, co się tu stało. I że nie trafiłem w cholerę, no. Może jednak ten DPS nie byłby taki zły. Może jednak lepiej w DPS zainwestować niż w Sigil Speeda. Kurde, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tak może te DPS-y byłyby lepsze oprócz tej jednej dodatkowej tury. No ja rozumiem, że jakby nie patrzeć, to jest plus, jeżeli chodzi nawet o akcje, o rewapy. Dobra, tam jest to przejście. Idziemy teraz w prawo. Tu też jest Rydzwon 1. Dobra. Tylko nie mamy już ammo. Utnij mu ten pusty łeb. Może być ich sporo. Dobra, dig it. Mąka, red herb. So, Golden Gate. Mamy otwarte złote bramy. Jest i skrzynka. Rifle 303 MK1. Ciekawe. Midway. No to chciał czy nie chciał zapisać trzeba. To by było grzechem nie zapisać w tej chwili. I zobaczmy, czym są Golden Gate. Gdzie my jesteśmy? O nie, ja wiem, gdzie my jesteśmy. To są fast travele i to takie dosłownie fast travele. Rzecz w Almer level 2? My tu byliśmy? Byliśmy. Ja pamiętam. Są te pule. Ej, dobra, to jest ciekawe. Tu chyba też byliśmy, czy nie? Tak, tu też byliśmy. Tu była ta statuetka wtedy. Tu byliśmy? Byliśmy. Ktoś mnie tu goni. Nie wiem co. No i tu mamy nasze pierwsze Golden Gate, które znaleźliśmy. W sensie teraz te. A tu? A tu, moi drodzy, jest chyba przejście do tego padalca. Tam kazał te zabawki tutaj robić. I nie wiem, czy to nie będzie przejście właśnie do pociągu. Tak, jest koleżka. Ej, no to skoro my tu już jesteśmy, ja bym spróbował. Weźmy tego Trygana. No i gitara.
Kasara. Dobra, i o, może łepek mu obetniemy zaraz? A soul is too corrupted. Janitor heads. Świetnie. Czym jest Kasara? To jest Kasara. 65, no to... Szczerze? Bez strzału i bez rewelacji. Nawet nie wiem, czy się opłaca na niego amunicję tutaj wydawać. Chyba nie. Zobaczymy tylko, czy da się tutaj wyjść w jakiś sposób. Wooden chest. Luger pistol. Ale wyjść się nie da. Wyjść się stąd nie da. Pewnie byłoby wyjście tutaj, gdybyśmy nie spierdolili tego sigila. I też się samym zostawiamy to? Chyba zostawiamy, no trudno te dwa pociski, ale no to były nasze ostatnie dwa pociski, jeżeli chodzi o jakąś lepszą broń, nie? Dobra, książki zapisujemy znów. Jako oddzielny save, żeby nie było. Żeby nie było. Kurde, tyle się dzieje w tych odcinkach ostatnimi czasy, że ja naprawdę jestem przerażony. The Golden Gates nam się teraz objawiły. Wzięliśmy to? Tak, wzięliśmy. Dobra, meat pie kolejne. Nie wiem, czy go oczywiście będziemy jeszcze mieć. Kolejne przejście, tu pewnie będą kolejne te zombiaki pseudo. Nie ma przejścia. I tu było wyjście do Maiden Forest. Ale to nie jest chyba nasz las. Nie, to jest nasz las. Dobra, bo są te psy. No właśnie, tu już mi się nie podoba. Robimy restart. Bo nie zabiłem tego typa. A skoro i tak mamy save'a, no to why not? Why not? Trzeba go pokonać. Wiemy, że tam jest już wyjście. W sumie będziemy mieć tak naprawdę wszystkie drzwi tutaj obszukane już, nie? Nothing left here. Tylko czy ja wyekwipowałem miecz? To jest kurwa po prostu pytanie za milion punktów. Tak. Miss? Miss, proszę. Kurwa, 66, ale dobra, nic mu nie obcięło. Czy naszej Aleksandrze nic nie obcięło. Więc w sumie no nie wyszło jeszcze tak źle. Ciężki przeciwnik, nie powiem, ale nie wyszło tak źle. Dobra, obcinamy ci łebek. Dobra. Zligowane. No i tu już przejścia nie ma. Więc zostaje nam tylko i wyłącznie wyjście bezpośrednio z tej strony. Na pewno nic nie było, tak? Wygląda jak jakieś przejście, ale chyba nie. Tak tutaj się teraz lukałem, ale nie, tu nie ma nic. No i tu jest wyjście z bunkra. Tu jest wyjście z bunkra, ale tak patrzeć... tak możemy zobaczyć mniej więcej, gdzie to prowadziło. Ale nie, tutaj nic nie ma. Tutaj nic niestety nie ma. Dobra, to jeszcze jestem skłonny wrócić do pociągu, skoro już tutaj jesteśmy, no to możemy to zrobić, nie? Możemy to zrobić bez problemu. W ogóle koło Old Townu chyba, tak? Jak patrzę mniej więcej, jak się dostać jeszcze do tamtych stacji. Bo to musi być w takim razie West Station, tu gdzie byliśmy. Ten środkowy X na dole. Brain Station mamy już odblokowane. Zostały nam panieńskie lasy. Panieńskie lasy. Lasy panieńskie.
No i też pytanie. Gdzie są nasi koledzy w pociągu? Czy oni się wrócili do tego pociągu, czy poszli gdzieś w cholerę? To też jest dobre pytanie. Bo ja ich tu nigdzie nie widzę. I trochę mnie to zaczyna przerażać. No bo na mapie też ich chyba nie widać, prawda? No nie ma ich. Może też nie byłoby głupim się po prostu przespać. Na przykład do południa, żeby troszeczkę to ruszyło. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. No cóż, zobaczymy co się dzieje w tej chwili w pociągu. Czy w ogóle ktoś jeszcze w pociągu został? To jest Moonless. Dzień dobry, Moonless, i proszę o Book of Alignment. Dziękuję. Bo tędy chyba też nie przyjdziemy, prawda? Jakbyśmy chcieli. Nie. Ten sigil spierdzieliłem. I nie wydaje się też, żeby ktoś tutaj był. Żeby ktoś tutaj został. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma, moi drodzy, więc no mówię, zostaje nam tak naprawdę tylko i wyłącznie znów miasto. Już się nawet nic nie otwiera. Nie pamiętam, gdzie ja zamordowałem naszą koleżankę. A, na Sacrifice, okej, pamiętam. Możemy jeszcze raz się przejść tędy. Być może ktoś się teraz po tej stronie zrespił. Tu chyba nawet coś widzę. Nic nie ma? Niebieskiego błyszczy. O dziwo nic. Nie pamiętam, czy tu przypadkiem ktoś nie strzelał. Tak patrzę na tą elektryczność też, żeby tutaj poogarniać, ale no tutaj nikogo nie ma. I nic nie ma do włączenia. No nie, tutaj nie ma nic. Więc jaki jest sposób na włączenie elektryczności? Jest zabity czy nie? My szliśmy wzdłuż? Tak, szliśmy. To w ogóle są seversy, ej. Możemy użyć lockpicka. Właśnie, nas tu nie było. Oż ty w dupcie węża. Kolejne seversy. Dobra, ale ja to muszę zapisać sobie w takim razie. Znów mamy dużo książek. Całe 99. Więc znów mogę zapisywać jak pojebany. Jestem happy. Jak z HP, no tutaj nasza Aleksandra cierpi. Czym ty kurwa jesteś? Ojejku, nie. To ty. Pisa wersy. Uuu, wcale nie to bezpieczniejsze. No i dupa. Niestety, ale nie ma żadnej w nim żadnego człowieczeństwa. Niestety, no w łeb nie ma co w ogóle nawet próbować. Jedyne co to mogę w torso walić. Nawet wyszło ładnie. Jak wejdą trzy ataki, to w sumie nie jest tak źle. Tylko wszystko musi w torso wchodzić. Bo on wyciąga język wtedy. A, jednak nie zawsze. Ale na szczęście miss. 22, to też nie jest źle. Bo w ogóle wyciągnął język i zrobił dwa ataki. Wcześniej nie miał tego. 22. 27, świetnie. Ale nie są źli. Rusty Pipe. I dwa shillingi. Ja mogłem im łepek obciąć? Mogłem. I tutaj były kolejne wejścia. Kolejne seversy. Kurde, naprawdę interesujące to jest. Kurde, jeszcze nie chcę przerywać, ja już nie mam czasu na kolejne odcinki. Musiałbym niestety, ale przerwać rozgrywkę. Jeszcze zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Próbuję, wiecie, na szybko poogarniać.
Po prostu ciekawość mnie zżera, bo będę musiał czekać tak samo jak i wy. Tylko w sumie będziemy bardziej na pewno eksplorować to dopiero w późniejszym czasie. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Kurde, ile tu jest przejść? Jesteśmy pod Manor's Mansion, przepraszam. Nawet nic nie zbieram, bo będzie mi szkoda. Wychodzi na to, że chyba klapę odsłonimy. O kurde. Czyli da się jednak chodzić po wszystkich tych przejściach. Tylko i wyłącznie, no tutaj mamy dużo mobów, nie? Ale te moby jeszcze jestem w stanie pokonać w miarę bez większych strat, więc w sumie możemy sobie napakować dużo łebków i zrobić sobie naprawdę świetne, szybkie przejścia. Bo ja nie zbieram tego, bo mi się przykro zrobi, jak potem zrezygnuję grę i będzie gówno, więc nawet nie patrzę. Nawet nie patrzę. Moi drodzy, ale zakończymy na tym etapie sobie rozgryweczkę. Możemy jeszcze zobaczyć sobie tylko to. Fiddlestone, no to nie będzie tak przykro. Zakończymy sobie tutaj i w następnym odcinku zwiedzimy dokładnie ścieki i pytanie, co w nich znajdziemy i czy znajdziemy jakieś nowe przejście. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla Shira, my się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Fear and Hunger 2 Termina. Trzymajcie się, hej hej!